Dobra, siema. Dzisiaj jestem na szczątkach starych hamaka. Widzicie, to jest jeden budynek właśnie z nich. Jest taki mały i nie pamiętam, dlaczego filmów nie było. Pewnie się zapytacie. A dlatego, że ogólnie nie miałem kompa i też wyszła taka śmieszna sytuacja, bo musiałem bratu wysłać wiecie, ten główny dysk, nie? A ja wysłałem nie ten dysk, co trzeba i musiałem go jeszcze raz wysłać i dopiero teraz będzie film. Nie chciałem wam wrzucać filmu, wiecie, niezmontowanych, więc taki jest właśnie. Dlatego dzisiaj będzie film z GoPro. Z GoPro będzie i mam nadzieję, że wyjdzie ciekawie. Przedłużając, lecimy do GoPro, yo! Dobra, i tak jak widzieliście na ustawce, to widzieliście na pewno ten budynek. To właśnie to jest ten budynek, nie? Teraz na niego wchodzimy. To było prawdopodobnie jakiś ten budyneczek taki kontrolny, bo tam widzicie jest droga. Nie wiem, czy widzicie, mam nadzieję, że widzicie, bo tam dalej droga jest, nie? I tu było takie coś, prawdopodobnie, że nie wiem, jakieś samochody wjeżdżały i ten nie kontrolowało co wjeżdża, nie? Tu było takie duże pomieszczenie, a tu jest takie trochę mniejsze. Tu jakieś klimatyzacje były, nie wiem, mówiąc szczerze, wiecie? Tu mamy jakieś... Tu mieliśmy prawdopodobnie jakiś telewizor, tylko już rozebrane na części pierwsze. Tu jakaś łazienka była. No i tu takie coś, nie? Więc będziemy teraz w zasadzie lecieć. To już będziecie widzieć to na tym lapsie. Jak ja tam będę raz po tej dróżce. Więc timelapse i lecimy. Dobra, więc w zasadzie jak widzicie, jesteśmy już w zasadzie na miejscu, nie? Tam nie wiem, czy to widać. Tam prześwituje taki budyneczek. Nie wiem, czy go widzicie, ale tam jest taki jeden budyneczek i tu jest taki jeden większy, a z tyłu jest jeszcze nawet fajna rzecz. I ogłoszone łąki, co teraz tu widzicie, to kiedyś tu był Starhamak, więc teraz... Więc teraz w zasadzie bez timelapse, no chyba, że go zrobię, ale trochę wam to poopowiadam. Głowo, tu był kiedyś Starhamak, on był bardzo duży. Ja w zasadzie, wiecie, żałuję, że mnie tu nie było. Ale z jednej rzeczy się cieszę. Cieszę się z tego, że na YouTubie jest parę filmów z tego, w sensie z eksploracji, nie? Więc takie coś. A w zasadzie wiecie, też można się cieszyć, że zostało jeszcze parę urbexów ze starych hamaka i ja się z tego powodu bardzo cieszę. Bo jest, wiecie, sens przychodzenia tutaj, nie? No, bo na nie coś takiego. Dobra, tu same krzaki. Teraz w zasadzie idziemy do tego budynku, co wam pokazywałem, ale nie wiedziałem, czy go widzicie, nie? A i sorry, jeśli się powtarzam, ale nie wiem, czy to dobrze jest słychać. O, tu jest ten budynek i on chyba jakoś teraz na ostro zarósł. Jak ja tu byłem z tydzień temu jakoś, nie? To nie był aż tak zarośnięty. I kurna,
Czekajcie, muszę tutaj zmienić drogę jakąś. Jeszcze nie wiedziałem, że tu będzie aż taki problem, żeby się tam dostać. Kurwa, patrzcie, jak to zarośnięte. Dobra, w zasadzie zostanie mi tylko chyba jedno. Przedzielę się przez krzaczory, ale tu widzę jakąś. O, tu widzę dróżkę, dobra. Na szczęście się nie muszę aż tak przedzielać przez krzaczory. Więc nie jest źle, nie? Dobra. I ten murnek, co tutaj jest, ja sądzę, że to był kiedyś garaż. Bo głowę trochę jak było, wiecie, to była dla miasta Liwa. Więc jakieś, nie wiem, ciężarówki pewnie parkowały czy coś. No, tu coś mamy. Jak widać. Nie wchodzić otwartym oknem. No, czyli przez okno nie możemy wchodzić. Chociaż żadne okno tu nie jest otwarte, bo każdy jest już powybijane. Zresztą zobaczcie sobie, jak ten dach wygląda. On jest normalnie taki, że łatwo może się zawalić. Tak szczerze, widać nawet zbrojenia, nie? No i tu, jak widzicie, są takie ścianki działowe, więc przez to tak sądzę, że tu mógłbyś, kurwa, jakiś garaż. O, tu jakiś wyjazd. No, tu coś jest. Szczerze, do tylko to jakiś, nie wiem, drewno czy coś, nie wiem. No tu jest, są jakieś jeszcze ścianki, tu jest jakaś ściana. Tu się porządnie rozjebał, mówiąc szczerze. No, to jest coś takiego. No, oczywiście dziury w dachu. Dziury w dachu, oczywiście. Mamy kolejne pomieszczenie. To jest prawdopodobnie jakieś socjalne. Czyli w sensie, wiecie, służbowe, nie? Tu mamy jakieś graffiti. A tu mamy wyjście i wam mały spoiler zrobię. Jak widzicie, tam jest takie jakby zoomowisko, nie? To z tym będzie związany film, który pojawi się prawdopodobnie albo w sierpniu, albo we wrześniu. Więc no po prostu wyczekujcie i tyle, nie? Więc dobra, teraz będziemy wracać i idziemy tam do tego drugiego budynku. W zasadzie, nie? Też wam tak powiem, trochę na temat jeszcze starych hamaka, bo wiecie, to wszystko do niego należało, nie? Jakby był stary hamak, to kurna by był taki film, że ja nie wiem, nie? Żeby trwał chyba z dobrą godzinę. Bo głowie się. Znaczy się ci, co wiedzą, ci co mieszkają w Siedlcach, to wiedzą. Ale ci, co nie mieszkają w Siedlcach, to nie wiedzą. Stary hamak był na takich jakby słupach. I na górze się miał. Czy w dwóch miejscach był na słupach, a w pozostałych był na tym, na takich budyneczkach normalnie. I on miał dobre trzy piętra, nie? Więc są takie coś. No i oczywiście w szczytowych chwilach zatrudniał około 2000 osób, więc no to było coś tak naprawdę, nie? Dobra. Czekajcie, sorry, że trochę ruszę kanał, ale muszę zobaczyć, co się nagrywa jeszcze. Dobra, nagrywa się, okej. Więc wiecie, coś takiego, on jest duży. A upadł prawdopodobnie przez zmianę ustroju. Tak naprawdę, bo upadł w najlepszym momencie, że tak powiem. Miał zamówienia i z Polski, i z zagranicy. Więc wiecie,
coś takiego. A, chyba właśnie ich zrosłaże usta sama. I serio, no żałuję bardzo, że mnie tu nie było. Ona sobie chyba akurat. Jak to się mówi, życie, nie? Tak po prostu bywa. O, tu jest studzienka. No jak się nie mylę, to tutaj właśnie był ten duży plac. Bo jak oglądałem, wiecie, tych chłopaków z Parkour Urban Exploration, nie? To oni wlezli studzienką spoza, no po prostu przed trochę gdzieś wlezli i wylezli właśnie tutaj, nie? Więc coś takiego, takie ciekawostka, nie? No ale ogólnie polecam wbić na ich kanał i sobie obejrzeć sobie, wiecie, styl hamaka, jak to wyglądało. Bo serio, chłopaki zrobili kawał dobrej roboty. Tak naprawdę, no. Dobra, teraz zbliżamy się. Dobra, mały. W zasadzie będziemy dalej iść. Wiecie, jakby to tą rozmowę wytnę i będzie ten, będzie po sprawie, nie? Więc no takie coś. Dobra, i teraz będziemy dalej iść. Pamiętaj, albo ją wytnę, albo przyciszę, to jeszcze wiecie, zobaczy się w montażu, nie? Dobra, i tak to wygląda. Wszędzie tu pustaki. Rzeczywiście, że część pustaków prawdopodobnie ze Starhemu, bo tu była część tego, bo to jest taka część z tego, z pustaków. Więc wiecie, takie coś, dobra. Tu wchodzimy. No i od razu widzimy drzwi rozwalone. Trochę sobie po drzwiach wchodzimy. Nie? Dość, że się wchodzi przez drzwi, a teraz wchodzimy po drzwiach. Dobra. Tu są rozjemy. Tu też były drzwi, tylko też rozjebane. Tu mamy jakieś, tu były prawdopodobnie jakieś kible albo prysznice, nie wiem. No i tu jest coś takiego. Dosyć to spore. Spore w zasadzie, nie? No i takie coś, dobra. Więc będziemy dalej iść. No tu jest to samo. Więc złapaj się do jednego pomieszczenia. No bogato, nie? No, tu jest takie coś. Mówiąc szczerze, nawet w dobrym stanie to jest zachowane, nie? Bo nie jest jakoś bardzo zdewastowane. Tu mamy graffiti oczywiście. Buflo. Jak ktoś wie, co to jest, to może napisać, bo ja się nie orientuję. No, tu mamy takie coś. Op. To jest coś takiego. Wiem, że trochę jest echo, ale to jest... No, no tyle spore, że echo jest, nie? Takie coś. Tu jest coś takiego. No, to trochę przyroda swoje odbiera. Bo jak widać, trochę tu wrosło, nie? Op! I tak, tu mamy przejście. Sorry, bo tu wszędzie szkło jest. Całkiem sporo go jest, jak widać. Tu jest takie coś. Tam jest jakiś, wiecie, teren prywatny, nie? Tam się na pewno nie będziemy pchali. I tu są wszędzie jakieś krzaki. My przez te krzaki nie będziemy przełazić, bo nam się nie opłaca. Bo jest droga troszeczkę łatwiejsza, że tak powiem, nie? A mianowicie przez tę no przez tę ścianę. I ogółowo miejscówka jest fajna, tylko jedyne co jest takie niefajne, to te schody, bo one są strasznie jakieś małe w ogóle, jakby jakieś, nie wiem, strome czy coś, więc wiecie. Dobra. Więc teraz tam sobie zejdziemy. Hop. O.
tam zrobienie trochę zatrzęsło, nie? Może trochę takie, taki skok był. Dobra. I sorry, że tu mogę tak chodzić jak jakiś, jak trochę tak dziwnie mogę chodzić, ale ten kurno, jakby to ująć. Ale no po prostu schody są takie, że patrzcie, tu jest moja noga, nie? A tu gdzieś się schodek kończy, więc to jest taki coś. Może one, wiecie, nie są jakoś bardzo strome, ale... no lepiej bezpieczeństwo zachować, tak mówiąc szczerze. No i tu mamy gwóźdź programu. Jeszcze raz się teraz troszkę cykam, ale nie wiem jak to zrobię. Wiecie, raz ale się teraz cykam. Wcześniej się nie cykałem, ale teraz to się troszkę cykam. Kurwa. Nie wiem, wyzywa się cykam, kurwa. Ja nie wiem, że tu kurwa będę złaził. Nie. Pewnie, może się powiedzieć, że ja kurwa jakiś tam... jakiś sobie jestem, ale serio, to jest kurwa trochę duże. Bo ja tu wiecie, sam zresztą przylazłem, więc... no nie wiem, kurwa. Muszę to jakoś na luzie zrobić. Nie, kurwa. Wyłamanie się na tej drabiny za bardzo. Chociaż ja mam pomysł. Pomysł mam taki, kurwa, wiecie jaki? Że spróbuję to jeszcze raz. Aha. Ja sobie tego kurwa nie sięgam za bardzo. Tej drabiny, nie? Ja tu bym, nie wiem, z bratem przyszedł. I najwyżej gdzieś tam by wylądował jeszcze film taki z tego łażenia. Ja bym teraz wpuścił to ze selfie sticka. I kurwa tyle. Chyba, że nie wiem, może będę próbował wpiździł. Ja kurwa nie sięgam, serio. To jest niby nisko, ale... o, będzie rozłożyć jakie tam echo jest, kurwa. To jest porządne echo. Echo! No, sami słyszycie jakie to jest. Więc no, ja nie wiem. Bo serio, no zejść tam kurwa, to jest problem, duży. Dobra, ja wam zrobię teraz cięcie i puszczę z tego, puszczę wam ze selfie sticka. Kurwa, jak to wygląda, dobra? Więc yo. Dobra, więc teraz będziecie sobie zobaczyć, jak to tam wygląda. Tu jest drabinka, serio, to nie ciężko wyjść, powiem, że nie. Tam jest kurwa jeszcze na dole, nie? Było to wiem, że to wygląda jak taki sadek. Jak to wszystko wygląda, tam jest jakaś skrzynka. Tak to mniej więcej wygląda, ale... było, sorry, że tam nie zrazum, ale to jest... ale ogółowo, wiecie, to sam przyszedłem, więc... no też bym jeszcze jakieś bezpieczeństwo sobie zachować. To są takie coś. A to jak mówiłem, no... jak z bratem sobie przyjdę, to może jeszcze... to wiesz, to może tu zejdę. I się pojawi jeszcze jakiś inny. Teraz tak, idę sobie za obudkę.
i będziemy w zasadzie kończyć. Więc... Jo. Dobra, więc coś będziemy kończyć. Jeśli się podobało, nie zmieńcie sobie łapki w górę. Pytać możecie skomentować i możecie wbić na grupkę na fejsie i na insta. Więc co? Następnego. Yo!